20:55, 27 sekund. Tomasz Lis, witam Państwa ze studia TVN24. Zaczynamy pierwszy w tym wieku i pierwszy w historii naszej stacji wieczór wyborczy w TVN. Po kilkumiesięcznej kampanii wyborczej, po 4 latach i 2 dniach, jakie minęły od poprzednich wyborów, decydujemy dziś i jeszcze przez 4 minuty będziemy decydować, kto będzie nas reprezentował w nowym Sejmie i w nowym Senacie. Kończy się najważniejszy dzień demokracji, jakim są odbywające się 10. raz w III Rzeczpospolitej wybory. Nadchodzi czas ogłoszenia ich wyników. Mam je tu, na tej kartce, i bardzo chciałbym je Państwu teraz podać, ale ze względu na ordynację wyborczą nie mogę, ale oczywiście za chwilę będę mógł. Wieczór wyborczy w TVN prowadzę razem z Moniką Olejnik. Witam Cię, Moniko. Pełna gotowość? Tak, pełna gotowość. Dobry wieczór Państwu. Monika Olejnik też witam Państwa ze studia TVN24. Do usłyszenia. Monika Olejnik i jej goście, dziennikarze i politycy będą komentować wyniki wyborów, ale powiedzmy dokładniej, jakie wyniki. Już za chwilę przedstawię Państwu prognozę wyników wyborów do Sejmu i Senatu oraz prawdopodobny podział mandatów, jakie i w Sejmie, i w Senacie uzyskają poszczególne partie. Podam też frekwencję w dzisiejszych wyborach. Ale to nie wszystko. Mamy dla Państwa coś ekstra, coś, czego w historii wieczorów wyborczych w Polsce jeszcze nie było. Podamy nazwiska najbardziej znanych nowych posłów i senatorów. Dowiedzą się Państwo, jak poszło Leszkowi Millerowi w Łodzi, jak wypadli w Warszawie Marek Borowski, Paweł Piskorski i Jarosław Kaczyński, a jak w Olsztynie, znany skądinąd, Sebastian Florek. Powiemy też, które ugrupowania zdobyły ile mandatów w poszczególnych okręgach, ale wcześniej odwiedzimy najważniejsze sztaby wyborcze, zresztą zróbmy to już teraz. Co dzieje się w sztabie SLD? W warszawskim domu chłopa jest Tomasz Sekielski. Mam taką propozycję, pokażmy Państwu już planszę, na której za chwilę będą wyświetlone wyniki. Dokładnie za 7 sekund, 6, 4, 3, 2... Oto te wyniki. Miejsce pierwsze. Wybory wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej 43,71%. Za chwilę zobaczymy, czy to dość, by Sojusz mógł samodzielnie stworzyć rząd. Oto reakcja w sztabie Sojuszu. I notatki, bo ci panowie muszą teraz pilnie liczyć, czy mają dość mandatu. Kolejne miejsce. Miejsce drugie. Na miejscu drugim Platforma Obywatelska 13,05%. Donald Tusk spogląda, ocenia. Andrzej Olechowski. Na razie dobrze byłoby się dowiedzieć, co z tego wszystkiego wynika. Monika Olejnik i dziennikarze. Pierwsze komentarze. Zapraszamy. Przy naszym stoliku obserwowaliśmy to, co się dzieje w sztabach wyborczych, emocje. Niektórzy byli smutni, niektórzy byli zaskoczeni. My też jesteśmy zaskoczeni. Ja myślę, że Państwo są najbardziej zaskoczeni sukcesem, najbardziej sukcesem Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, Janina Paradowska. Znaczy ja myślę, że jesteśmy w ogóle zaskoczeni tym, co się stało, ponieważ po bardzo nieciekawej, dość nudnej kampanii wyborczej w samych wyborach mamy kompletną przebudowę znacznej części sceny politycznej. Już Lewicy Demokratycznej 4 lata temu zebrał 27% głosów, w tej chwili pod 45%. To jest po prostu rekord świata. To jest rekord świata w destrukcji sceny politycznej. Dziękuję bardzo. To były pierwsze komentarze. Janina Paradowska z Polityki bardzo słusznie powiedziała, że najistotniejszym efektem wyborów ma być wyłonienie rządu, więc być może jesteśmy bliżej wyłonienia tego rządu albo dalej. Właśnie, mamy już dane. To jest podział mandatów z godziny 20. Zobaczmy, ile mandatów według tej prognozy PBS-u na godzinę 20 ma Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pierwsze miejsce, to wiemy. Podział mandatów Warszawa, to z całą pewnością jest ciekawe, ale wdzięczny byłbym akurat za trochę inną planszę w tym momencie. Więc jeśli jesteśmy w stanie pokazać podział mandatów w nowym Sejmie, to proszę. Nie jesteśmy, to ja tylko Państwu powiem w takim razie, że według tej prognozy na godzinę 20 Sojusz Lewicy Demokratycznej z Unią Pracy mogą liczyć na 231 mandatów. To jest większość parlamentarna, ale to jest ta najmniejsza z możliwych większość parlamentarna. Zajrzyjmy w tej chwili, te wyniki mam wielką nadzieję, będziemy Państwu w stanie przedstawić już za sekundę, ale zajrzyjmy do sztabu samoobrony, gdzie prawdopodobnie lada moment swoje wystąpienie rozpocznie lider samoobrony Andrzej Leper.
Tak, to przemówienie usłyszymy, Tomaszu, za chwilę. Ja tylko dwa słowa na temat nastroju tutaj panującego. Dobrze, a nawet bardzo dobrze, tak komentowali działacze samoobrony. Pierwsze wstępne wyniki i ironicznym uśmiechem powitali wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo w tej chwili chyba ważniejsze od faktu, że samoobrona, mimo iż jako partia istnieje prawie 10 lat, po raz pierwszy dopiero weszła do parlamentu, jest inne pytanie. Pytanie o przywództwo na polskiej wsi, które do tej pory niekwestionowanie dzierżyło Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest ze mną pan przewodniczący samoobrony Andrzej Leper. Panie przewodniczący, kto w tej chwili rządzi na polskiej wsi? To znaczy, my nie jesteśmy partią klasową, tylko wiejską, tylko partią ogólnospołeczną. Będziemy mówić już za chwilę. Tylko informacja dla państwa, ta ogólnopolska albo prawie ogólnopolska sieć telewizyjna, która bojkotowała Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest oczywiście TVN. Teraz Monika Olejnik i jej trzej bardzo interesujący goście, Józef Oleksy, Marek Belka i Lech Kaczyński. Przestali są sami zwycięzcy, Lech Kaczyński. Jak pan myśli, dlaczego SLD odniosło taki sukces? I czy pogratuluje pan panom siedzącym obok pana? Już za chwilę bardzo krótkie wydanie faktów. Naprawdę krótkie i naprawdę ciekawe, a zaraz po nim wracamy do Wieczoru Wyborczego w TVN. Marcinie, nawet nie powinienem w ogóle pytać, co się dzieje w AWS, bo patrzę i widzę, że nic się nie dzieje. No tak, i nie wiem, chyba ciężko powiedzieć, że to najlepsze podsumowanie, że to w ogóle jest podsumowanie, może to nie jest najlepsze, to na pewno jest podsumowanie tych czterech lat rządów AWSP i tej decyzji, którą dziś podjęli wyborcy. Zresztą popatrzcie państwo sami, popatrzmy, no to jest chyba najbardziej wymowny z tych wszystkich widoków, jakie widzieliśmy dziś ze sztabów wyborczych. To jest sztab wyborczy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy za dwie minuty 12. Ja nie pamiętam, Marcin, tak. jest taka zabawa, gdzie wszyscy biegają i usiłują zająć te krzesła. Zwykle krzeseł jest mniej niż tych, którzy biegają dookoła. Jak ktoś szuka krzesła w Warszawie o tej porze, to tam jest tych krzeseł bardzo, bardzo wiele. Dziękuję ci bardzo. To był ze sztabu Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy Marcin Pawłowski. I jeszcze jedną okazję, sądzę, że wybaczą mi państwo, jeśli teraz na antenie TVN-u bardzo serdecznie podziękuję wszystkim swoim koleżankom i kolegom i z TVN-u, i TVN-24. Naprawdę grubo ponad 100 osób przez bardzo wiele dni pracowało, by ten wieczór wyborczy się udał. Czy się udał? Tego nie wiem, państwo mogą to ocenić, ale jeśli państwo są z nami, to mam głęboką nadzieję, że jednak tak. Dziękuję wszystkim w imieniu Moniki Olejnik i swoim i przypominam, to też istotne, że TVN24 na bieżąco cały czas informuje o tym, co się dzieje, przybliża te wyniki, uaktualnia je, a od 6 do 9 rano na antenie TVN-u będzie też to, co jest na antenie i to, co będzie na antenie TVN24, także kolejna gigantyczna porcja polityki między 6 a 9 rano i w TVN24 i w TVN. Ja za ten ponad 4-godzinny wieczór i noc bardzo serdecznie państwu dziękuję i do zobaczenia jutro o 19 w faktach. Do zobaczenia.